Jeśli Twój komputer jest zbyt prądożerny i chciałbyś to zmienić, to jesteś w świetnym miejscu, ponieważ w dzisiejszym filmie pokażemy kilka sposobów na ograniczenie zużycia prądu, a także sprawdzimy, jaki będzie miało to wpływ na rachunki. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Ceny energii elektrycznej rosną jak oszalałe. Stwierdziliśmy więc, że jest to dobry moment na to, żeby pokazać kilka sposobów na ograniczenie zużycia prądu. Wiadomo, że jeśli lubimy posiedzieć przed komputerem kilka godzin dziennie, no to potrafi to wpłynąć znacząco na rachunek, zwłaszcza jeśli specyfikacja naszego komputera jest z rodziny tych prądożernych. Także przygotowałem dzisiaj dla Was taki przykładowy zestaw, no i te metody będziemy na nim aplikować, sprawdzać, jak zmienia się zużycie prądu krok po kroku, a potem policzymy sobie, jaki będzie to miało wpływ, czy ma sens i jakie oszczędności będzie za sobą niosło. Oczywiście na wstępie muszę zaznaczyć, że no nie będzie to takie przeniesienie 1:1 na każdy jeden komputer, ponieważ każda specyfikacja będzie się rządziła troszkę innymi prawami, no ale no to jest chyba oczywiste jednak, no trzeba powiedzieć. A teraz zobaczcie już, jaki komputer dla Was przygotowałem i co będziemy z nim robić. Procesor to i9-11900, a karta graficzna RTX 3080, dokładnie wersja Gaming X-Trio od MSI. I tak właściwie pod kątem zużycia prądu te dwie rzeczy liczą się najbardziej, ale macie tutaj pełną specyfikację. Płyta główna jest, jak widzicie, od Asusa, więc kiedy będziemy grzebać w BIOSie, to wiecie już, że będzie to BIOS tego producenta. Gdybyście byli zainteresowani czymś więcej, pełną specyfikację platformy testowej zostawiam Wam w opisie. Także tak jak widzicie, mamy dość prądożerną specyfikację, tak jak zapowiedziałem, no ale dzisiejszy film ma za cel pokazać, co zrobić, kiedy już mamy ten komputer poskładany, no i chcemy ograniczyć zużycie prądu. Nie skupiamy się na doborze jak najbardziej wydajnych energetycznie podzespołów, natomiast zrobi to jutro dla Was Łukasz. Także pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, ponieważ jego film już czeka na publikację. On będzie się skupiał właśnie na doborze podzespołów, tak pod kątem właśnie wydajności energetycznej, a także stuningowaniu ich tak, żeby tego prądu brały jak najmniej. No a teraz już nie przeciągajmy, bierzemy się do roboty. Najpierw musimy sprawdzić sobie, jakie jest zużycie prądu na ustawieniach stokowych i w takim przypadku zanotowałem maksymalnie 570 W w grach i 640 pod pełnym obciążeniem syntetycznym. Ale co to właściwie znaczy ustawienia stokowe? Sprowadza się to do trzech rzeczy: power limit procesora, plan zasilania pod Windowsem oraz napięcia. Zajmijmy się najpierw power limitem, który domyślnie ustawiony będzie na tryb automatyczny. Możemy tutaj zrobić trzy rzeczy: zostawić go jak jest, zdjąć wszelkie limity oraz je aktywować. Jak to wpływa na pracę komputera? I9 11 generacji ze zdjętymi limitami może pociągnąć z gniazdka nawet do 250 W, w moich testach wyszło 240. A po włączeniu limitów, przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni, ta wartość spada do około 125 W. W trybie automatycznym natomiast, jeśli mamy zainstalowane dobre chłodzenie, procesor będzie się zachowywał podobnie jak ze zdjętymi limitami. Jeśli teraz popatrzymy na zużycie prądu całego komputera, zauważycie, że w grach nie ma wielkiej różnicy, ale znacząco spadał pobór mocy pod pełnym obciążeniem. Jak mówiłem, właśnie w tym scenariuszu ma działać power limit procesora i to się sprawdza. Naszym celem jest jednak obniżenie zużycia prądu bez obniżania wydajności. Jak widzicie, w Wiedźminie 3 nie ma praktycznie żadnej różnicy z tego względu, że gra nie wymaga pełnego obciążenia procesora. Oczywiście, jak zwykle, bardzo dużo zależy od silnika, ale w większości gier taka właśnie będzie sytuacja. Niestety, jeśli używacie komputera do pracy, która obciąża procesor, na przykład wielordzeniowy render, mam dla Was złe wiadomości. W Cinebenchu zanotowałem spore spadki wydajności na poziomie prawie 2000 punktów. To już nie byle co i może być odczuwalne podczas pracy. Wydajność pojedynczego rdzenia jest nienaruszona. Przejdźmy dalej do planów zasilania systemu Windows. Menu, w którym możemy je wybrać, wywołamy naciskając klawisz Windows i wpisując plan zasilania po prostu. I jak widzicie, mamy tutaj kilka opcji, z czego nas interesować będą plany wysoka wydajność, zrównoważony i oszczędny. Jaki mają one wpływ na zużycie prądu? Zrównoważony i wysoka wydajność to praktycznie taka sama wartość, a oszczędny notuje lekkie oszczędności, ale tylko w grach. Wniosek z tego taki, że system rozpoznaje, kiedy jest potrzebna pełna moc i wtedy niczego nie ogranicza, a w sytuacjach, gdy komp nie chodzi na pełnych obrotach, próbuje jednak tę oszczędność załączyć. Łatwo przewidzieć, że w takiej sytuacji plan zasilania będzie miał znikomy wpływ na wydajność w zastosowaniach wielordzeniowych, co potwierdzają wyniki z Cinebencha, ale niestety Wiedźmin 3 dostał lekko po tyłku i tutaj notujemy spadek wydajności.
niewielki, gra jest nadal bardzo grywalna, ale jednak lekko ponad 10 klatek nam uciekło. Ponownie te różnice będą zależne od gry, ale w związku z tym, że zanotowałem jednak spadki wydajności, osobiście polecałbym ustawić plan zasilania na zrównoważony, a power limit na auto, jeśli nie byłbym zmuszony do skorzystania z opcji, które wpływają na osiągi komputera. Nie wpływa na wydajność natomiast undervolting, bo zasadą tego procesu, tak pokrótce, jest znalezienie niższych napięć dla procesora czy karty graficznej, ale z zachowaniem stokowych zegarów. Zaczynamy od karty graficznej. Tutaj świetnym narzędziem jest MSI Afterburner. Klikamy na ikonę słupków obok suwaka zegara i naszym oczom ukazuje się krzywa napięć i częstotliwości. Te kwadraciki po prawej to maksymalne zegary naszej karty, wartość odczytacie po lewej, a na dole macie napięcie odpowiadające danej częstotliwości. Metodą prób i błędów trzeba odnaleźć napięcie, przy którym zachowamy te maksymalne zegary. W moim przypadku było to 925 mV, dlatego kwadracik odpowiadający tej wartości podciągam na poziom najwyższych częstotliwości na krzywej i klikam zastosuj. Polecam to robić klawiszami kursora, bo ciężko jest przycelować myszą. Stabilność najlepiej sprawdzać na żywo z odpalonym na przykład benchmarkiem Heaven, a po testach polecam zapisać profil w programie. No i niestety trzeba pamiętać o tym, żeby Afterburnera dodać do autostartu, bo bez odpalenia programu karta wraca do ustawień stokowych. Okej, to jaki to ma wpływ na zużycie prądu? Całkiem spory, bo zgubiliśmy około 40 W zarówno w grach, jak i w obciążeniu syntetycznym. I pamiętajmy, tutaj nie ma mowy o utracie wydajności, bo zachowaliśmy stokowe maksymalne zegary. Undervolting procesora jest troszkę bardziej upierdliwy, bo trzeba go robić z poziomu BIOS-u, a tak samo jak OC jest to metoda prób i błędów, więc testy stabilności są trochę bardziej uciążliwe, ale plus jest taki, że nie trzeba już odpalać żadnych dodatkowych programów po wejściu do systemu. W sekcji napięć trzeba odszukać to odpowiadające procesorowi, wybrać tryb offset i wartości ujemne, a następnie wpisać wartość, o jaką chcemy obniżyć stokowe napięcie. W moim przypadku sprawdziło się 0,125 V. Dalej procesor był już niestabilny, a przyniosło to oszczędności na poziomie 20 W w grach i 40 pod pełnym syntetycznym obciążeniem. Jeśli przeprowadzimy undervolting zarówno procesora, jak i karty graficznej, możemy się już liczyć z całkiem wyraźnymi spadkami poboru mocy na poziomie lekko ponad 10% przy zachowaniu stokowej wydajności naszego komputera. Nice. Jest jednak jeszcze jedna metoda, która wielu może się nie spodobać, ale potrafi ona przynieść ogromne oszczędności w zużyciu prądu, a jest nią limit FPS. Wiadomo, że zależy nam na jak największej ilości klatek na sekundę i możliwie najwyższej płynności wyświetlanego obrazu, po to w końcu kupujemy sprzęt, robimy upgrade'y i tak dalej. Ale jeśli w pewnym momencie priorytetem okazałoby się zmniejszenie zużycia prądu, to włączenie VSync'a lub limitu FPS może być bardzo pomocne. Zobaczcie. Zakładając, że gramy na monitorze 144 Hz, po włączeniu VSync'a zużycie prądu spada nam o około 10%, a jeśli maksymalna liczba wyświetlonych klatek ustawiona zostanie na 60, co jest w zupełności wystarczające w grze typu Wiedźmin 3, spadki sięgają 46% i z 540 W schodzimy na 290. Świetne wyniki, prawda? Niestety nie zawsze jest tak kolorowo, bo dużo zależy od tego, jak obciążająca jest gra. Wiedźmin po ustawieniu limitu na 60 FPS-ów nie wymaga od karty zbyt dużego wysiłku. Zobaczcie, jak nisko spadają zegary GPU. Inaczej jest jednak w Cyberpunku, gdzie gra bez limitów wchodziła na testowych ustawieniach w okolicach 70 klatek, więc po włączeniu limitu karta nadal musi się napracować i choć zegary są momentami niższe, to jednak wpływ na zużycie prądu nie będzie aż tak duży. Jak widzicie, schodzimy na poziom około 500 W, czyli spadki na poziomie 7%. Z pomocą przychodzi tu undervolting, GPU, ale oszczędności nie będą już tak wysokie, gdyż zegary, z jakimi karta pracuje, będą niższe. To teraz popatrzmy, co udało się uzyskać, jeśli zsumujemy wszystkie metody. Osobiście odstawałbym od sposobów oszczędzania prądu, które obniżają wydajność, ale je też uwzględnimy i wychodzi nam, że maksymalnie możemy zejść o 120 W w grach i 140 w testach syntetycznych, czyli około 22% w obydwu przypadkach. Całkiem sporo, ale jak mówiłem, ja trzymałbym się undervoltingu i ewentualnie włączył VSync'a. Żeby było jasne, dla gier założyłem, że gramy w bardziej obciążające tytuły. No dobrze, przyznacie chyba, że nie są to skomplikowane czynności i każdy sobie z tym poradzi przy odrobinie chęci i wolnego czasu. No a skoro wiemy już, co zrobić i jak zrobić, żeby nasz komputer zużywał tego prądu mniej, sprawdźmy, czy ma to sens. Na dzień przygotowania materiału średni koszt kilowatogodziny dla taryfy G11 w Polsce to 0,77 zł. Jako obciążenie komputera przyjąłem bardziej wymagające gry i założyłem, że gramy 5 dni w tygodniu przez 2 godziny.
Na stokowych ustawieniach nasz komputer będzie do rachunku za prąd dodawał około 200 zł rocznie. Jeśli przeprowadzimy undervolting, koszt ten spadnie o około 23 zł, a jeśli dodamy do tego VSync'a, zejdziemy na około 170 zł. Jeśli połączymy wszystkie zaprezentowane dziś metody, natomiast rachunek obniży się o 45 zł. Na pytanie, czy jest to mało czy dużo, każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale oszczędności są jednak zauważalne. Oczywiście dużo zależy od tego, jak korzystamy z komputera, od jego specyfikacji i czasu pracy, więc mogą to być znacznie większe lub mniejsze kwoty. Niezależnie od tego jednak, zmniejszony pobór mocy to również niższe temperatury, więc korzyści są policzalne nie tylko w złotówkach. Podkreślę jeszcze raz, że każdy inaczej używa komputera. Dla jednych 2 godziny dziennie to mało, dla innych za dużo. Do tego trzeba policzyć również monitor, zużycie w stanie spoczynku i scenariusze inne niż granie, ale na potrzeby materiału to za dużo zmiennych. Zachęcam Was jednak do przeprowadzenia takich testów samemu. Miernik można kupić za około 50 zł, a jak zacząć oszczędzać, już wiecie. Dajcie znać w komentarzach, jak wykorzystacie z Waszych komputerów, czy macie poodkręcane wszystkie limity i nie przejmujecie się zużyciem prądu, czy jednak korzystacie z tego typu oszczędności, a jeśli tak, to z których konkretnie. Napiszcie również, jeśli uważacie, że pominąłem jakiś dobry sposób na ograniczenie zużycia prądu. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeśli ten film Wam się podobał, a także nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.